zaczniemy mówić o Tadeuszu. Kilka słów na temat jego rodu do waszych uszu. Szlachta z dawnej ziemi litewskiej Rusi, z terenów dzisiejszej Białorusi. Przodkowie porzucili ojcowskie prawosławie, stając się na topie w tym czasie protestantami. Arianie tu byli też, ewangelicy potem pod przymusem po potopie. Katolicy, wróćmy do naszego małego Tadzia. Mając 9 lat, edukacja pijarska nagle przerwana w 1760 ze względu na śmierć ojca swego. Rodzimy po lesie mocno wspiera go do szkoły rycerskiej AK Czartoryskiego. Trafia tam mając 19 lat do Francji, zaraz płynie na stypendium. Od tak oficjalnie w Akademii Malarstwa i Rzeźby, a prywatnie na temat wojskowości wiedzę poszerzył. Wyjazd ten zmienił światopogląd bez ściemy. Zwiedził też Saksonię, Anglię, Szwajcarię, Holandię, Półwysep Apeniński, w zasięgu ręki bliski. Kościuszko powraca do ojczyzny, a tam problemy same, hańby i dziwy, brak pracy, zawód miłosny, rany i blizny. Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko. Jak mówiłem w tamtej pierwszej zwrocie, Tadzio nie odnalazł się na rynku pracy po powrocie. Pomimo stopnia kapitana dopada bieda, dorabiał jako nauczyciel córę hetmana Józefa Sosnowskiego. Pożałuje tego Ludwika, to jego nimfa, wzajemnością odpowiada na zastego flirta. Nieudane zaręczyny pięści po głowie biły, ojciec sprzedał rękę Ludwiki w karty. W kolejny rejs płynie Tadzio, tym razem militarny. Północna Ameryka otworem na niego czeka. Stasiąka ma Jeffersona i Waszyngtona. W tej wojnie ważne buduje fortyfikacje. Wraca na chatę, a tam ojczyzna w rozkładzie. Broni mocno konstytucji 3 maja nadchodzi Targowiczan i króla zdrada. Wojna z Rosją mocno jest przegrana. Do Drezna, Kościuszki, nadchodzi emigracja. Za samą szlachtę bić się nie będę, taką walną dać od na podobnych reprymendę. Planowane potem jest powstanie nieudane, trafia Tadeusz do rosyjskiej niewoli. Wychodzi z tej niedoli do USA i płynąć woli. Odwiedza z tej zwroty towarzyszy broni. Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Przechodzimy do końcowej już rozkminki. Wciągnięto Tadeusza znów do polityki. Pomaga tworzyć legiony polskie we Włoszech i struktury Towarzystwa Republikanów Polskich. Kościuszko nie lubił N, bo na partę uważał, że wykorzysta Polaków w nadchodzącej walce. Napoleon o Tadziu miał odmienne zdanie. Bohater północny przez niego był określany. Szwajcaria, 15 października, w 1817 Tadeusz znika. W ostatnią już podróż do Królestwa Hadesu, storytelling o nim trwa. Tu dalej, bez kresu, słowo jeszcze na temat jego poglądów. Rzadko by patrio hero należał do masonów. Deista, republikanin, abolicjonista, to jeszcze za mało info. Chcecie więcej? Poczekajcie, zaraz dopowiem. Tutaj jeszcze kościelne dzwony na armaty, na insurekcje konfiskowane na rozkaz naczelnika. Kościuszko ogólnie mocno do kościoła fikał, pomimo biskupa turskiego reprymendy na mszę nie chodził i do spowiedzi. Oświeceniowy ideał chciałby się w Polsce ziścił. Mało kto spodziewał się takiej opowieści. Tadeusz Kościuszko, szko, szko, łapy w górę. Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko.